Witajcie na Wzgórzu Mistrzów, przyjaciele! I cześć, Master Makler Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a raczej pierwszym z bety, a kolejnym w dzisiejszym dniu. Tak jest, beta Vanguard się oczywiście oficjalnie zaczęła i trwa powiedzmy ekskluzywnie na PS4 oraz PS5 do 13, potem jest powiedzmy 3 dni przerwy i dołączają do nas 16 Xbox oraz PC. A w międzyczasie mamy sporo w sumie już doświadczeń oraz sporo rzeczy, które powiedzmy zostały potwierdzone. Mamy w sumie wgląd do menusów powiedzmy, które nam dają oczywiście perki, ulepszenia polowe i tak dalej, mapy. I samo w sumie tutaj też moją opinię w dziele na koniec powiedzmy, w dziele, w ten film. Także tak, no co, przechodzimy. Tak oczywiście wygląda menu, tu w sumie macie okazję sobie zobaczyć. Nie wiem, jak to będzie w ogóle w przyszłości, gdzie będziemy mieli już kolejnego koda i kolejnego i to tak będzie, wiecie, wyglądało, że będziemy mieli tyle tych pasków. Tak trochę komicznie, o tym w sumie na lewie wspominałem. A dzisiaj powiedzmy tak trochę pogadamy, no powiedzmy, wchodząc w ten świat, gdyż tak naprawdę powiedzmy, okej, informacje. Mamy trzy mapy na start. W tym powiedzmy, w tej becie, w tym tygodniu. Czwarta dojdzie powiedzmy w drugim tygodniu, czyli gdy dołączy Xbox oraz PC. I tam ta kolejna mapa chyba się będzie nazywała Eagle Nest. Nie do końca wiem, jak wygląda. No mniej więcej wiemy, to będzie taki tam hitlerowski jakiś budynek, nie pamiętam do końca. No tam on jest wzorowany, generalnie tutaj wiele lokacji jest takich dosłownie real life. A więc no. Dobra, trzy mapy, które są teraz dostępne, jest to Gavutu, Hotel Royal oraz Red Star. Gavutu to jest powiedzmy taka podobna mapa jak Kontrabanda z Black Ops 4, którą w sumie nagraliśmy na streamie. Hotel Royal, moja personalnie ulubiona. No to jest taki powiedzmy hotel, jak sama nazwa mówi. Tak sama nazwa nam to mówi, więc no. No, mamy taki powiedzmy ciekawą mapę, ponieważ to jest taki prosta, ona jest jakby taki prostokąt, nie? W sumie po tutaj, w sumie wyglądzie tej mapy macie ciekawe tutaj te wyglądy tych map, ponieważ mamy B na środku, wiadomo jak to zwykle, a na spawnie i C. Jakby te spawny się dosyć szybko zmieniają, szczególnie jak wiadomo, nawet jeżeli nie przejmiesz flagi i tak dalej, więc mapa moim zdaniem jest najbardziej ulubiona, ponieważ jest chaotyczna, zawsze ma wszędzie akcję. Masz też powiedzmy ten dach, przez który możesz skoczyć na dół i tak dalej. Masz te boczne ścieżki, drabina i tak dalej, tam możesz oczywiście pięknie biegać z SMG-kami. MP4 jest oczywiście praktycznie najlepszym SMG-kiem. Także mapa moim zdaniem jest dla mnie personalnie ulubiona. Nie wiem jakby jak to wychodzi, ponieważ to jest taki prosty prostokąt i ona jest dla mnie taka prosta, więc no. Red Star to jest moim zdaniem taka dla mnie najgorsza mapa. I to taka trochę dziwna opinia z tego wyszła, ponieważ no, większość czasu grałem tutaj mapie 6x6, a zaraz przejdziemy do trybów 6x6. No to mapa po prostu jest zbyt duża na tryby 6x6. Ogólnie sporo map, jak na razie powiedzmy, no nie wiem, Hotel Royale jeszcze 6x6, a Gavutu oraz Serestar jest trudno, naprawdę. Znaczy Gavutu jeszcze możesz mieć z tego satysfakcję, tak przynajmniej taktycznie, gdyż tak naprawdę większość map jest powiedzmy designowane na to, jakby na ten środek, nie? Czyli 14 kontra 13, wiecie, to tempo, które jest takie środkowe, nie? A Blitz, gdzie mamy 24 kontra 24, czyli około 50 graczy, no jest to czysty chaos, tak jest dostępny w becie, ale jakby rzadko. Ja nie miałem okazji ani razu zagrać, a szukałem sporo tych meczy, więc to jest też ciekawe. Nie wiem, może wyłączyli już, nie mam pojęcia. Lecz wiadomo, 50 graczy na takiej mapie Red Star, no problem. Ale 6x6 to jest totalna kamperka po pierwsze. Wiadomo, też zależnie jak to jak gra, ale to jest straszne, co się dzieje na tej mapie, ponieważ no, dla mnie personalnie z tych trzech map, ona jest po prostu najgorsza, nie? Nie, że jest słaba, gówniana. Tak, może tam niektóre minusy ma, jest sporo budynków, nie? Na przykład na Hotel Royal nie masz tak zbytnio gdzie ukryć i każdy biega i tak dalej, ta mapa już jest tak powiedzmy grana, nie? A gdzie właśnie na Red Star jest sporo budynków i tak dalej, budowli z jakichś samochodów, wszędzie możesz się schować w śniegu, więc no, jest to powiedzmy, no dla mnie najgorsza mapa, dobra. Jest 5 trybów na start. Tam jeszcze jakieś dołączą chyba w kolejnym tygodniu. Na razie jest Team Deathmatch, Dominacja, Zabójstwo w Patrol oraz Champion Hill, czyli to co było w Alfie. Wzgórze Mistrzów, nasze piękne. No i tak, jeśli chodzi o dodatki do broni, mamy powiedzmy ich na razie 70, lecz nie wiem, czy można maksymalnie wbijać broń, chyba tak. Lecz level cap jest na 30 levelu, tak? Na 30 levelu, z czego większość rzeczy na powiedzmy 31, tam 40 levelach, czyli perki, ulepszenia polowe, czy to bronie, są zablokowane, nie? Więc oczywiście tak będzie zwany level cap race, czyli wiadomo, zwiększał nam level cap i już będziemy mieli dostęp powiedzmy do większości arsenałów, które jest dostępny. A propos arsenału, mamy 22 bronie, tutaj w sumie wam w minusach szybko, nie będę w sumie wymawiał jaka broń, tak dalej, będziecie mieli wszystko w tle, jak to wygląda, każda broń poszczególna z każdej klasy, czyli SMG-ki, karabiny i tak dalej, snajperki, pistolety, więc wszystko będziecie mieli w tle. Jeśli chodzi powiedzmy tutaj o perki, jest ich 12, tyle co wymieniliśmy już w filmie, 22 bronie. Striki jest ich 10, o ile mi się wydaje, mogę się mylić, lecz na tą chwilę są tylko do używania 3. Znaczy, wiadomo, tam wbijesz level, to ci się odblokują, ale no, 3 striki, wiadomo, którym chyba każdy spami. Czy tak naprawdę na start otrzymujesz wywiad, czyli taki personalny twój radar, otrzymujesz nuka, nie, który jest za 5 kg i za 10 kg są psy. No, psy na początku były trochę zepsute, a teraz
tak jak było w sumie wcześniej, tak jak youtuberzy grali wcześniej w prywatnej, zamkniętej becie, no to teraz powiedzmy te psy są OP. Mam w sumie gameplay, gdzie no, ciśniemy z tych psów na Hunter Royale dosłownie, chyba to było 13 kontra 14, nie pamiętam, no dosłownie 60 killi i masakra. Na tych właśnie małych mapach, gdzie masz te Blitz albo kategorię Assault, nie, czy tą taką większą niż 6x6, no to tam możesz na ludzie, nie? Nawet jak jesteś słabszy, nie jesteś jakiś taki dobry, na ludzie możesz wyodrębić takie wyniki. Ja na przykład bym mógł na ludzi w tym meczu wyrobić ponad 100 killi walnąć i to, jakby to nie jest duży wyczyn, to nie? Więc to jest właśnie crazy, że taki jest chaos, szczególnie w takich trybach jak dominacja, które są dłuższe i tak dalej. No ciekawe, to jest moim zdaniem jedna z najlepszych rzeczy, jaką mogli tutaj dodać, bo nie, ponieważ gdyby zrobili osobne mapy jak to zwykle do tych, wiadomo, do tej większej ilości graczy, tak jak robi to Treyarch w tych Assault Combat, jakoś tak się nazywa ten tryb, wiecie, 12-12, mamy armady i tak dalej, długa, to wiecie, no długa już w sumie podchodzi pod te największe mapy. W sumie w Vanguardzie mamy podobnie, tylko że jakby w Black Ops Cold War te mapy są dedykowane dla danej ilości graczy. Na przykład mamy Glove, gdzie mamy 4 graczy, a mamy, nie wiem, Crossroads, gdzie mamy właśnie 12 na 12, nie? A mamy też mapy 6 na 6 i tak dalej, które oczywiście mapy 6 na 6 można grać też z 12, ale powiedzmy to jest wszystko sprecyzowane do map, a nie do powiedzmy, że ty wybierasz, że chcesz grać Hotor Royale 50 graczy na jednej malutkiej mapie, więc no tak naprawdę możesz z każdej mapy powiedzmy zrobić shipment, o ile mapa nie jest naprawdę olbrzymia, albo po prostu nie jest taka jakaś rozciągnięta, czy taka, wiecie, zamknięta, jak to jest z właśnie Red Star, więc no. I tutaj jeśli chodzi o samą pozytywną taką opinię, gameplay i tak dalej, zajebiście, moim zdaniem się zajebiście gra. Ilość ustawień jaka ta grama jest chore. Zakładam, że tego jakby na PS4 część nie ma. Jeśli chodzi o FOV, czyli Field of View, czyli pole widzenia, ma być powiedzmy podobno na premierę. W becie tego nie ma, lecz ma być na premierę, więc bardzo fajnie. Przynajmniej na nowszych generacjach, nie wiem jak na starszych. No i ogólnie ustawienia, które ta gra ma, to jest crazy. Na przykład macie, że polepszanie tekstur i to powiedzmy wam zużywa internet i jakby no, to sami sobie zobaczycie, te opcje są porąbane. Macie powiedzmy zwiększenie tekstur poprzez jakby ilość pobierania gigabajtów waszego internetu, megabajtów, więc to jest bardzo dziwne, lecz tak, jest takie coś, jest bardzo dużo ustawień, czy to właśnie do powiedzmy lepszego grania, czy to graficznych, dźwiękowych i tak dalej, lecz powiedzmy ten na PS4 jest trochę gorzej, w sumie na końcu pogadamy trochę o PS4 wersji. Dobra. Jeśli chodzi o XP klan, bo tak będą klany, będzie XP operatorów, będzie level operatorów, każdego będzie level operatora. Na razie nie ma, w becie tego nie ma, ale trzeba być na premierę, tak jest. A więc no, też będą takie funkcje typu, załóżmy, weźmy pod uwagę sobie Polinę, nie? Polina jest snajperczynią, nie? Używa snajperki i właśnie każdy operator będzie miał tak zwaną fan favorite weapon, co znaczy, że jeżeli używasz danego operatora i on na przykład lubi tą broń, to dostajesz więcej expa za tą daną broń. Czy to nie piękne? Co nie? Wiecie, oni chcą, żeby to tak było grane, że ktoś gra Poliną, to chce, żeby snapił snajperką, nie? Jeżeli ktoś gra jakimś, nie wiem, agresorem, na przykład jakimś, wiecie, z LMG-kiem, albo jakimś takim szybkim gościem z SMG, no to chcą właśnie, żeby grał w taki sposób, jak on jest, powiedzmy, pokazany na wojnie, co nie? Więc moim zdaniem to jest bardzo fajne, że dostajemy większą ilość expa, to znaczy, że tam daje, powiedzmy, zmianę, nie? Gameplay, bo o, gramy dziś tym, ekspresowy dzisiaj tutaj, robię tutaj kamuflaże, no to sobie gram tym operatorem, przy okazji sobie ekspy też operatora. Moim zdaniem to jest coś pięknego, jakby tym więcej tutaj znaczków, poziomów, levela, jak najbardziej wyzwań. Co do wyzwań, słyszałem, że mają być takie wyzwania jak w Modern Warfare, więc nie jestem ani trochę ich fanem. No większość z nas chyba ich nie było fanem. Na przykład w Cold War idealnie może być kilkanaście razy, wiadomo, kilka na raz wyzwań tych, wiecie, premierowych i ogólnie masz, wiadomo, sezonowe, więc fajnie, a tam musisz po prostu wybierać, że jeden challenge robisz i tyle. To było strasznie głupie, najgorsze, no i dobra. Przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o Battle Pass Cold War, tak jest. Jeżeli gracie w betę, możecie wbijać Battle Pass Cold War oraz Warzone tego sezonu 5. Więc to jest fajne, że taką cross progression zrobili, że dosłownie jak nawet grasz na Activision, wiadomo, o swoim koncie, tak w betę, to dosłownie leci ci tam Battle Pass. To jest zajebiste, co nie? Więc no. Jeśli wbijesz 20 level, otrzymasz tak zwany Blueprint PFAF. Jest to ekskluzywny blueprint, który otrzymasz na premierę 5 listopada, gdy już Vanguard wyjdzie, więc bardzo fajnie. To jest taki tam, nie pamiętam, kto to jest na STG, nie mam pojęcia, co to jest za broń, lecz wygląda crazy, jest to Blueprint PFAF, który się nazywa, więc no. Jak już mówiłem, 6x6 głównie jest nudne, na większości mapach, szczególnie jak miałem restart. 14-14 spoko, 24-24 spoko, lecz powiedzmy tu muszą podpracować nad spawnami. Przechodzimy teraz powoli do negatywu, powiedzmy, i bardziej do mojej opinii niż tutaj przekazywania informacji. Oh boy, radar. Radar to jest perk, który tak naprawdę będzie używał, zakładam, 90% ludzi, a raczej no nie wiadomo jak to będzie. Będzie losowo, będą challenge, będą te perki zmieniać, lecz ja w momencie, gdy wyekwipuję radar, już go nigdy nie zmienię z żadnej klasy. Jest to, o ile pamiętam, perk slot 2. I no to jest straszne, że oni próbują naprawić coś, co nie jest zepsute.
Jak ktoś nie wie, co to jest radar, jest to perk nowy, który tak naprawdę daje wam mapę, która jest od 10 lat w Call of Duty, nie? No owszem, w Modern Warfare nie było tego i mapa została, nie było perka, była najgorsza mapa, wiadomo, jaką ja mam opinię o Modern Warfare osobiście, co nie? Więc jest radar, taki perk, który właśnie wam po prostu tą mapę naprawia, czyli w momencie, gdy gość strzela, jest widoczny na mapie, co wiadomo, daje nam może nie czas na reakcję, ale dojście do przeciwnika i tak dalej. Chodzi o to, że tam, gdzie jest gunfight, tam ty biegniesz. Szczególnie, gdzie teraz jest błąd z audio, ja czasem mam problemy ze znajdowaniem przeciwników. Jakby, no trochę dziwne jest audio czasem, że ktoś jest 2 metry za tobą, jak wiecie. W Red Start jesteś na zewnątrz, śnieg pada, wieje i w ogóle i ty słyszysz STG, które jakby było, nie wiem, no 200 metrów od ciebie i tak daleko słyszysz ten dystans tego strzału, a tak naprawdę gość jest za ścianą i wchodzisz i nagle dźwięk się zacina i no to dźwięk, to są błędy, glitche, ale spoko. No więc jeśli chodzi o powiedzmy ten perk radar, no to ja będę go zawsze używał do końca swojego życia w Vanguardzie, chyba że to zmienią coś. No jest to straszne, że tak naprawdę ja będę miał, a wszyscy gracze, którzy będą używali radar, będą mieli dwa perki, tylko dwa perki, no bo ten trzeci slot, znaczy w drugim to jest slocie, czyli pierwszy i trzeci wyśmiał tam jaki chcesz perk, ale drugi większość z nas będzie biegał z radarem, więc jest to po prostu straszne, że będę miał tylko dwa perki w tej grze. No bo tak naprawdę ten perk radar mi daje na naprawienie tej mapy, która wygląda tak samo jak w Cold War, nie? W Cold War masz taką samą mapę i perka nie potrzebujesz, nie ma takiego czegoś. Jakby wiecie, próbują naprawić coś, co nie jest zepsute, nie? Więc no, w Champion Hill każdy gadał, że o, dają mapę, która... No nie, to tak jakby ci dali samochód, który nie jeździ, nie działa, więc poza się samochód, dajesz mi mapę. To mapę mogą w ogóle zabrać, nie? No okej, są takie perki też inne, które wam dają, że na przykład widzicie resp wrogów, ukrywacie swoje czaszki, albo że kontrolujecie Pressing Vision. Pressing Vision to jest taki perk, który sprawia, że jak strzelacie w kogoś, to widzicie go przez ścianę przez kilka sekund, dosłownie cały, jakby legalny wallhack, można powiedzieć. Więc no, sporo tego do obgadania, także te opinie są negatywne, na razie takie, jak wczoraj internet wybuchł, Twitter. No tak, było znacznie więcej negatywności na temat Vanguarda niż w ogóle jakichkolwiek pozytywów. Oczywiście wszelki feedback będzie można wysłać do Sledgehammer Games, ja postaram się dać link do bety, która was zaprowadzi, tam możecie sobie właśnie wysłać. Macie dwie kategorie, wysyłacie dla nich zgłoszenie błędu gry, nie, czy coś się glitchuje, psuje, nie wiem, no coś jest nie tak z grą, albo wasze personalne doświadczenie i wasz feedback, czyli co nie lubicie, na przykład większość z nas na przykład będzie wysyłało, że martwa cisza ma być perkiem, nie? A nie ulepszeniem polowym i tak dalej, więc oni mogą to zmienić, ponieważ Sledgehammer zawsze, powiedzmy, słuchało dosyć mocno społeczności i powiedzieli, że w tym roku, powiedzmy, będą nas słuchali hardkorowo, z czego no wasz feedback, jakby jeżeli, nie wiem, 100% osób, które gra w betę, wysłaliby feedback, że mają zmienić na perk, no to by zmienili, a więc powiedzmy, no demokracja, jest jak będzie duży głos, będzie spoko. Mam nadzieję, że to się stanie, a wiadomo, od większości zależy, więc proszę was, abyście skorzystali z tego linku i wysłali właśnie tam wszelkie błędy, czy wasz wszelki feedback, powiedzmy, że gra się na PS4 i PS5. A jak nawet będziecie grali na Xboxie, to napiszcie, co myślicie, możecie zawsze to tam wysłać na ludzi, macie taką fajną ankietę, także tak samo było w Alfie, tak samo jest i teraz. Dobra, killstreaki się wydają OP, od razu powiem, psy są naprawdę pojebane. Wczoraj chyba zdobyłem ultra super zabójstwo, to jest chyba 7 albo 8 tak bardzo szybko zabić, więc no psy są mega OP. I są za 10 kilo, więc są powiedzmy wynagrodzone, lecz no 10 kilo to jakby dla mnie nie jest, jakby to nie jest coś trudnego tak naprawdę, no bo 10 kilo to jest taki średniak, można powiedzieć. Bez zgona. No tam praktycznie co kilka razy wbijamy po 3 co 5, nie? Bo zatrzymasz ten radar i nuka, więc wiadomo, tam będą jeszcze jakieś inne klistrzyki, jeżeli odblokujesz dany level. Więc no, level cap, jak już mówimy, jest do 30. Więc klistrzyki się wydają OP, bo oczywiście mamy naszą bombkę z W2, która jest zajebista. Też mi się udało raz zabić 5, dosłownie, nie? Nie widziałem ich, bo mieli ghosta. Jednego widziałem typa, ale walnąłem jednego i bum, 5 kili. Potem znowu użyłem bomby, mam nawet to na filmach, będzie na kanale, myślę. Bum, 7 chyba z bomby, nie? Te klistrzyki są OP, to jakby ten zasięg tej bomby jest naprawdę bardzo duży, nie? Jakby cały spam praktycznie obejmuje Hotor Royal. Wiecie, cały spam, jakby ten prostokąt dach pierwszy. Więc no, no masakra. Hitmarker sound jest piękny, jest wręcz zajebisty. Moim zdaniem nawet lepszy niż wiadomo. Cold War i Modern Warfare nawet też miał takie spokoje, ten dźwięk hitmarkerów i wiadomo, stary Modern Warfare w sumie. W Modern Warfare 2019 możesz sobie zmienić hitmarker na starego Modern Warfare, więc... A tutaj masz, wiadomo, inny, nowy i brzmi on zajebiście. Jak powiem, same ustawienia są zajebiste, masz precyzyjne, masz aim assist z Cold War i tak dalej. No musisz się zajrzeć w ustawienia. Jak ja bym miał omawiać te wszystkie ustawienia, to by mi tutaj ten film zajął godzinę, więc no. Macie chociażby kołysanie, celownikę i tak dalej, więc no, jest tego bardzo dużo. No i dobra, kończąc, wersja PS4 beta, czyli ta gorsza, jest o wiele, wiele, wiele gorsza.
Tak. Sama grafika jest straszna, z tego co ja widziałem. Jest sporo hejtu na temat tego, wiadomo, nie wszyscy mają PS5 i tak dalej. Grafika jest straszna, nie ma stałych 60 klatek, wręcz jest 40 i poniżej spada. No jest to powiedzmy rzecz taka ciężka do sterowania, jeżeli nie masz stałych, jakby jeszcze jakby były stałe 30, nie? To jest co innego niż jak masz wahanie się. To jest kompletnie inny experience niż na PS5, gdzie mam piękną grafikę, mam 60 klatek i tak dalej. To światło jest inne, no. Gra wygląda pięknie, moim zdaniem, wow. Po prostu wczoraj bym oszło nagrałem na mapie Kawutu i widziałem te słońce wiadomo, w wodzie i do tego ten ogień tam, tak, tam coś się paliło. No wygląda to pięknie. Muszę przyznać, że to jest piękne, bo na pewno multiplayer jest coraz wiadomo, lepsza grafika od Cordu. Ale tu nie ma co porównać do Cold War, ponieważ Cold War ma tak być i tyle. Jest taki arcade shooter w końcu, tak miało być. Więc mam bekę z ludzi, którzy porównują modelów grafikę do Cold War, taki ład. A boż. Dobrze. Dobra, no i w sumie bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne błędy, czyli mamy problem z renderingiem. Jakby konsola nie wydala. Konsola jest za słaba, aby Vanguard leciał. Więc zobaczymy, jak będzie z Xboxem starym. PS4 nie wydala, chociażby, wiecie, jak mamy, nie mamy renderingu, na przykład w starych grach, że jesteście, nie wiem, 30 metrów od czegoś i tak tam są drzewa, ale one znikają, nie? Albo postacie gdzieś na budynkach, więc tu jest tak samo, dosłownie mamy gameplaye, gdzie gość na kilkamie kampi na mapie Red Star jest na tym budynku, nie? Tym dużym, tam gdzie masz ten zrujnowany, powiedzmy, pomieszczenia, tam gość kampi i zabija typa, tam wiecie, nie wiem, z 30 metrów dalej, a potem gość na kilka, o, zabił mi stąd. A potem patrzę sobie nagranie, czy go tak widział, nie? Tam nie było nikogo, nikogo tam nie było. On tam, wiecie, tam nie, że w oknie stał, on tam stał na budynku, nie? Więc zupełnie go na ludzi widać. Dosłownie gość się nie zrenderował. To jest dla mnie bardzo dziwne, ponieważ jest to gracz, a zwykle takie rzeczy się muszą renderować, więc what the fuck? To jest straszne. Wersja na PS4 jest straszna, jest strasznie popsuta. Nie to, że błędy same są ogólnie na PS4 i PS5, to jeszcze ta wersja jest po prostu zepsuta, nie wyrabia dźwięk, jeszcze jest gorszy. No, nie wiem, obejrzyjcie sobie film Necrocinema. On naprawdę cierpiał grając tą betę i powiedział, że ani trochę jakby nie będzie swojej finalnej opinii wydawał, no bo on gra na PC, więc będzie powiedzmy grał dopiero tak naprawdę for real 16, nie? Gdzie już wiadomo, będzie week 2. Więc no, beta jest popsuta na PS4, z tego co wiem, dajcie znać, jak wam się grało, może u was nie ma takich błędów i tak dalej, może nie ma takich problemów, może macie PS4 Pro, więc no. Ten gość, co mówił, on ma bardzo słabe, powiedzmy, PS4. No, on ma pierwsze PS4 i powiedzmy, te pierwsze ma przez już dekadę, odkąd wyszło, nie? Więc, no, może dlatego ma takie błędy po prostu i tyle. Dobra, to był ten, jeśli chodzi o ten film, dajcie znać, jak wam się podoba beta. Naprawdę proszę was, abyście wysłali tam dla Slashhammer jakiś feedback, jeżeli macie dostęp do gry. No i zostawcie łapę w górę, bardzo mi dużo pomoże. A wam tylko za jedną kupię sekundę, dziękuję za wszelkie subskrypcje. No i być może do premiery Vanguarda dojdziemy do tych 600 subskrypcji, co nie? Dziękuję, na razie, Makler out. Get early access to the open beta. Digital pre-orders get instant access to the Night Raid Mastercraft in Black Ops, Cold War, and Warzone.